tędy właśnie schodzi się na dół. Po 1,5-metrowej warstwie granitu trafiamy na ceglany mur. Pod nogami mamy jakiś betonowy silos, a po mojej prawej ręce znajduje się taki betonowy filar. Prawdopodobnie jest to rura doprowadzająca świeże powietrze. Jest to okrąg, nie czuć jak się go ostukuje. Prawdopodobnie jest pusty w środku. I teraz przechodzimy do hal, do hali w zasadzie, do głównego pomieszczenia. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Cały sufit wykonany jest w cegle, zupełnie przypominający do złudzenia podziemia Malborka, bądź innych starych 16-17 wiecznych zamków. Przejdziemy kawałek dalej jeszcze.